Ważniej podejście do Ninjago. W każdym razie, kiedy pojawi się ten 16 sezon z polskim dubbingiem? Cóż, informacja wygląda następująco. Ninjago to ekipa walecznych wojowników ninja, którzy dzielnie bronią swojej wioski przed niebezpieczeństwem. Czekajcie przerwę na chwilę. Bronią wioski. Wioski? No spoko, ja bym chociaż kazał wyjść osobie, która to pisała na Wikipedii Ninjago, ale okej, nas interesuje data, więc czytam dalej. A ich sprzymierzeńcami są błyskawice, woda, ziemia czy ogień. Do walki z przeciwnościami losu Cole, Jay, Kai, Lloyd, Zay i Nia. Zay, poznajcie nowego mistrza żywiołu lodu, Zeya. Boże, kto to pisał? Wykorzystują specjalną technikę zwaną Spinjitsu. Spinjitsu przez S. Gratuluję. Została ona przekazana im przez doświadczonego mistrza Wu. Podczas nowych przygód bohaterowie stoczą potyczki z nowo powstałą grupą strażników miasta Ninjago. Nowi ninja staną się ich rywalami, co spowoduje konflikty między wojownikami i przyniesie wiele przygód. Poszukiwanie magicznego kamienia, ratunek przyjaciół i pomoc w odzyskaniu mocarnej laski, a także spotkanie ze starym wrogiem. To wszystko czeka widzów podczas emisji premierowych odcinków 4 sezonu w październiku. Wy, Cartoon Network. Na ekrany powróci jeden z głównych bohaterów podróży na zachód. Monkey Kid jest chłopcem nazywanym MK, uwielbia legendę opowieści i magii. To prowadzi go do niesamowitego odkrycia. Znajduje rzeczy należące do prawdziwego króla małp. Miały uwięzić złego demona, który wydostał się na wolność. Nie wiem, jak oni to przetłumaczyli, ale coś to jest nie tak. No, ale to jest oficjalne, żeby nie było. MK spróbuje wykorzystać swoją fascynację magią do pokonania zjawy. W premierowych odcinkach użyje różnych mocy, uda mu się sklonować i wykorzystać czarodziejski klucz do pradawnej bramy. Premiera pierwszego sezonu serialu w grudniu. Nie zwracajmy uwagi na te błędy. Nie wiem, kto to pisał, ale ktoś chyba po pijaku, tak mi się wydaje. Ale nie